Hej, cześć, ja jestem Paula i witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Po króciutkiej przerwie w końcu wracam i dzisiaj mamy niedzielę, wybieram się na baby shower, więc stwierdziłam, że pokażę Wam tak o jak wyglądam, bo mam ubraną różową koszulę, bo to będzie dziewczynka i dżinsiki, żeby było wygodnie, bo to będzie w formie grilla. No i oczywiście prezencik też Wam pokażę, jaki przygotowałyśmy. Ale na samym początek zachęcam do zasubskrybowania kanału, dajcie kciuki w górę, no i wtedy możemy już zaczynać, a Wy będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami. Jeśli chodzi właśnie o prezenty, no to jeden przygotowałyśmy razem w trójkę i jest to sesja zdjęciowa. Czekajcie, zakryję nazwisko. O, tutaj mam taki voucher właśnie na sesję zdjęciową, taką brzuszkową, żeby była właśnie pamiątka, a reszta to będą ciuszki, ale ja mam w samochodzie, więc pokażę Wam je za chwilkę. A teraz już się zbieram, bo jestem oczywiście spóźniona. Ja już jestem w aucie i stwierdziłam, że teraz Wam ona szybko pokaże właśnie, co takiego kupiłam. Więc tak, tutaj mamy zestaw takich body na ramionczkach z Pepco. Są naprawdę słodkie, te takie malutkie rzeczy. Zobaczcie na przykład na te skarpeteczki. One są tak słodziaśne. Akurat te wybrał Dawid. A to jest takie, takie tyćkie. Ale naprawdę, naprawdę słodkie. Później mamy zestaw takich białych, trzech. Stwierdziłam, że coś takiego się zawsze przyda. To jest tak urocze. Zobaczcie, jakie gatki fajne. O, takie słodkie, różowe i takie białe w taki wzorek. Ale to jest naprawdę tak słodkie. Później mamy takie bodziaki. Tu znowu zestaw trzech, białe, takie różowe kwiatki, całe różowe i jasno różowe, one mają o, taki wzorek, jeszcze tak zerknę, tamte są gładkie, to te mają tylko tak wzorek i tutaj już nad coś takiego trochę cieplejszego na jesień, z takiego mięciusiego futerka, takie śpiochy, no są po prostu prześliczne te rzeczy dla właśnie takich malutkich dzieciaczków, ale dobra, pakuję to z powrotem i jadę, bo naprawdę już jesteśmy spóźnione, więc może później uda mi też się coś nagrać, zobaczymy, jak coś to odzywam się później. Tygodnie później jakieś, nawet może i troszeczkę więcej. Ja się właśnie ogarniam troszeczkę, żeby wyjść do ludzi w końcu po tych 2 tygodniach. A to dlatego wyszło w ten sposób, że po prostu zachorowałam. Do tej pory nie jestem jakoś super zdrowa. Brałam 2 antybiotyki. I one średnio pomogły, jak możecie słyszeć zresztą po moim głosie, który nie jest najlepszy. No, kaszel mi został cały czas, chrypka i katar to cały czas mi tak doskwiera. Na szczęście temperatura już przeszła, ale ponad tydzień taki bity codziennie rano i wieczorem, praktycznie w nocy. Miałam temperaturę 39 stopni, jedynie tak 2 godzinki w południe. To był taki moment, kiedy tej temperatury rzeczywiście nie miałam, gdzie mogłam wstać na chwilę z łóżka, cokolwiek zrobić. Więc tak to wyglądało. No dzisiaj po tych 2 tygodniach w końcu wyjdę do ludzi, ale no powiem Wam, że jeszcze nie czuję się za specjalnie. No jednak też trzeba w poniedziałek wrócić do pracy, więc
Zwolnienia już mi się też skończyło, właśnie dlatego czas się troszkę ogarnąć. Mam nadzieję, że no, nie rozłoży mnie po prostu ponownie to choróbsko i że będzie w końcu dobrze, no, że to jakoś mi w końcu przejdzie. Właśnie też będę się zbierać, jak mówiłam, się troszeczkę ogarnęłam, ale pomalowałam tylko oczy i brwi i nałożyłam krem z filtrem, bo cały czas smarczę nos i jak widzicie jest czerwony i też schodzi mi bardzo skóra wszędzie z całej twarzy, dlatego nie nakładałam podkładu i jedziemy do miasta właśnie po prezent na urodziny z Olą, jedziemy po ten prezent. Więc może później Wam pokażę, co takiego kupiłam. Teraz już zmykam, bo jest już dosyć późno, a ona będzie na mnie czekać. Więc do później. Hejka, hejka, właśnie wróciłam do domu. Idę tutaj do pokoju. Kupiłam w HM-ie dla dziadka koszulkę. Na prezent z Olą kupiłyśmy bransoletkę Pandorę i jednego czarmsa. Chociaż ta zabinka też jest taka jakby czompsowa, bo to jest takie drzewo rodzinne i nawet jesteś tam z rodziną związanego. Całkiem ładna, więc fajnie to wyszło. Nie pokażę Wam, bo jest to ładnie zapakowane na prezent, więc nie będę odpakowywać, bo potem tego tak ładnie nie zapakuję. Jeśli chodzi o tą koszulkę dla dziadka, wzięłam szarą, taką uniwersalną, myślę. Tutaj, o, taka i tu ma kieszeneczkę, taka klasyczna. Ale myślę, że będzie spoko i jeszcze muszę to zapakować, tylko po tej przeprowadzce za bardzo jeszcze nie wiem, gdzie co mam, gdzie mogę znaleźć jakieś torebki prezentowe, więc myślę, że po prostu podjadę do Kika jakąś kupić. No i do tego muszę coś jeszcze dokupić, nie wiem, może jakąś flaszeczkę, coś tam dorzucę. W ogóle zaczął mi się psuć samochód znowu, więc może wujek mi tam zajrzy, ale no było... No, nie jest najgorzej, jeździ, więc nie jest najgorzej. Mniej więcej wiem, co się dzieje, więc umiem sobie z tym w miarę szybko poradzić. Nieważne, taka króciutka historyjka. W ogóle, nieważne, dobra. Zmykam szukać jakiejś torebki prezentowej, a jak nic nie znajdę, no to jadę dalej coś kupić. Sorry za mój czerwony nos, ale męczy mnie cały czas ten kater. Zamiast alkoholu wzięłam po prostu takie cukierki z wódką. Myślę, że to będzie bardziej lepsza alternatywa, bo dziadek lubi bardzo słodkie, więc to dorzucam tutaj do paczuszki, którą mam już przygotowaną i jadę. No hejka, hejka, witajcie kolejnego dnia. Mamy sobotę. Ja właśnie się ogarniam troszeczkę, piję sobie Tigerka i zbieram się na tego grilla urodzinowego. I co, nie malowałam się jakoś super, użyłam sobie tylko tego kremu z filtrem z Fluff, zrobiłam brwi i rzęsy i w sumie to tyle, więc tak to wygląda. Stwierdziłam, że nie ma kompletnie sensu się malować, więc takie szybkie mini ogarnianko, jest naprawdę ciepło, więc stwierdziłam, że biorę sobie tą sukienkę, ale wezmę sobie też jakieś spodnie na przybranie, w razie jakby się później zrobiło zimno. I co? Może uda mi się dorwać Martę i powiem Wam, jak było na sesji i jak wrażenia z Baby Shower, bo w sumie od tamtej pory z nią nie rozmawiałam i tam wtedy na imprezie też nie udało mi się z nią tak pogadać. Kot oczywiście musi drapać, jak ja wygrywam, norma. Dobra, no więc jeśli uda mi się ją dorwać w ten sposób, żeby tak sobie swobodnie pogadać przed kamerą, no to ona sama Wam powie, a jak nie, no to po prostu tak normalnie z nią pogadam i ja Wam przekażę, jak to wyglądało. Już wiem, że na sesji było fajnie, była zadowolona, ale no dowiemy się już więcej szczegółów później. No więc w sumie czas już, żeby się zbierać. Odezwa się później. Nie wiem, czy coś tam Wam nagram z tego grilla, ale no zobaczymy. No może mi się uda. No chyba, że nie. No to trudno. Dobra, no to ja zmykam. Widzimy się później. Jeszcze tylko tak sobie
przejdę, bo chciałam pokazać. Znaczy, no dalej nie odpakowałam, bo sama nie zapakuję tak tego. Chodzi mi o prezent. Tutaj go mam. Więc tak wygląda zapakowany prezent. I z tym lecimy.